Okazało się, że w Liwie kiedyś bywały zabawy, bywały fajne imprezy, ludzie się integrowali. Jakoś ostatnimi czasy to wszystko tak ucichło. I stwierdziliśmy po właśnie rozmowach, po prostu na zajęciach warsztatowych, wyszedł ten temat znowu na wierzch, że jednak tutaj mieszkańcy Liwy są spragnieni po prostu imprez. Ludzieska bawili się, całą noc tańcowali. A teraz co? Nie jeden zabawnik do domu szedł z ludziom na głowie. Ze śliwką pod okiem. Tak, ale było wesoło. Aktorki na początku niechętnie do tego się przychyliły ze względu na to, że jak zobaczyły ten oryginalny tekst Mrożka, te kilkadziesiąt kartek z tekstem, trudnym tekstem, bardzo dynamicznym, z trudnymi słowami, czasami nawet tekstem nielogicznym, dziwnym, jakimś trochę absurdalnym, to okazało się, że nie, jednak nie. Ale z zajęć na zajęcia trochę tego tekstu ucinaliśmy i już widzieliśmy, kto tak naprawdę będzie którą z postaci. Z zajęć warsztatowych wypłynęło to, jaką postać ma, jaki charakter ma dana aktorka. I po prostu one się same wpasowały w te role. Pomysł na projekt wyszedł od samych stowarzyszeń. Zaczęło się od tego, że przyjechał do nas pan Marek Grzenda, prezes stowarzyszenia w Majdanach i zaproponował, żeby zrobić projekt partnerski trzech stowarzyszeń w Liwie, w Majdanach i w Lichsteinach. I stąd też się wziął pomysł. Pierwszy raz realizowany jest taki projekt w Miłomłynie. Myślę, że współpraca się super udała, no i że będzie kontynuowana. Słyszałyśmy, że jest dużo ludzi, co nam schlebiało trochę, co nas jeszcze adrenalinę nam podbudowywało. Wiedziałyśmy, że jest dużo ludzi, nie widziałyśmy ile. I przyznam się szczerze, że jak żeśmy wypadły, to był po prostu szok. My w tamtym pomieszczeniu siedziałyśmy już 40 minut. Tak naprawdę nie wiedziałyśmy, ile jest ludzi tutaj, więc tylko po głosach, że jest strasznie głośno, domyślałyśmy się, że jest dużo ludzi, nie? I tak jak wpadłyśmy i dopiero takie zaskoczenie, że jest tyle ludzi ogólnie. Ale bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Jakby ich tu nie było, to by nas chcieli puścić. Nie chcieli nas puścić, to znaczy, że są. Racja! Cała. Nad samą sztuką pracowałyśmy z 3 miesiące, z przerwami, dlatego że były jakieś przerwy świąteczne, nieświąteczne. Nie było trudno, bo może by było mniej trudno, gdybyśmy się tak dobrze nie bawiły, bo my się skupiałyśmy na zabawie głównie, mniej na nauce tekstu. Miałyśmy naprawdę z tego ogromną radość i chcieliśmy to przekazać też widzom, jak my to odczuwałyśmy przez ten cały czas, więc myślę, że się udało, skoro wszyscy są zadowoleni. Na początku, jak się dowiedziałyśmy, że Darek zaproponował nam sztukę Mrożka, to byłyśmy po prostu przestraszone, bo my pierwszy raz myślałyśmy, że to będzie jakiś kopciuszek dla dorosłych, coś takiego, że się pośmiejemy, że będzie kupa fajnej zabawy, ale jak się dowiedziałyśmy, że to będzie Mrożka, zabawa, no to byłyśmy, powiem, lekko przestraszone, nie? Bo Mrożek jest taki specyficzny, tam jest humor, ale tam jest nie tylko komizm, ale jest też dramatyzm, prawda? I te teksty są właściwie jedno wychodzi z drugiego. Ciężko było trochę tych tekstów się nauczyć, nie? Ale teraz już po występie jesteśmy naprawdę mega zadowolone. Pamiętaj, córko, mówi tatuś, jak zobaczysz stół i coś na stole, to znaczy, że wesele się zaczyna.
kartkę! Rzuć to! Mojego tatora nie rzucisz? Obijamy! Ja muszę przyznać, że jako animatorka, która pracowałam z Iwą, miałam takie momenty, że wątpiłam, ale no jak widać, sam spektakl przyrósł same moje oczekiwania i naprawdę jestem strasznie dumna z dziewczyn. Mimo, że projekt się zakończył, to tak naprawdę po reakcjach publiczności możemy stwierdzić, może trochę absurdalnie, że tak naprawdę projekt się rozpoczął. Projekt zakładał premierę właśnie spektaklu, ale myślę, że te emocje, które tutaj towarzyszyły zarówno aktorkom, jak i mi, jak i publiczności, doprowadzą do tego, że będziemy zapraszani w różne miejsca. Teraz czekamy na zaproszenia. No Darek powiedział, że już mamy zaproszenia. No to raczej zmieniać zawodu nie będziemy, ale pojeździmy. Jeżeli nas zapraszają, to bardzo chętnie.